odcinku z naszej rodzinki zastępczej. Dawno nic nie było. Miałam trochę przerwy od nagrywania tej serii. Chyba potrzebowałam takiego odpoczynku. Bo nie ma co na siłę się męczyć. No, ale dzisiaj mnie coś naszło i proszę bardzo, jesteśmy. Natasza i Wolfgang bardzo wcześnie wstali dzisiaj, bo dzieci ich obudziły. Tak, Nataszka już podaje śniadanko, co tam, że przed 4 rano. Wolfgang tutaj naszą małą uczuł na nocniczku i trzeba ją właściwie jeszcze wykąpać przy okazji. Więc niech to zrobi. Tak, niech ją wykąpię. A potem położymy ją jeszcze spać. Dobra, tutaj śniadanko się podaje, jak tam dzieci? No, nie będę ich budzić o 3 nad ranem. Niech sobie jeszcze śpią. No i pusty talerz został. To posprzątaj. Opróżnij też ten nocnik, a potem sobie zjedz. No i dobra, możesz sobie pooglądać telewizję. Mały Leon już jest nakarmiony, przebrany, więc powinno być na razie dobrze i spokojnie. A tata teraz cię zaniesie do końca, bo mała też już jest ogarnięta. Pewnie spać nie możesz. Nie możesz, no to nie. Jak nie możesz, no to nie, skorzystaj, weź sobie prysznic. I też możesz przyjść zjeść. No. Niestety rodzice nie mają łatwego życia. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. No, proszę się wyglądać, dobra. Co wygląda? Już niestety nie zjeżdżę z Wolfgangiem, ale trudno. On prysznic bierze. No i dobra, mamy 5, więc powoli mogą wstawać. Kto ma dzisiaj w ogóle urodziny? Jak on ma Horacy? Horacy ma urodziny. Kamila na pewno ma urodziny i Leon chyba, ale nie jestem pewna. Także no. Tutaj proszę do kibalka. Do kibalka, a potem tutaj na śniadanko. Ty tylko prysznic potrzebujesz. To weź sobie na dole prysznic i też chodź sobie zjedz. O, ty też potrzebujesz prysznica. To tutaj. Proszę bardzo. I też proszę zjeść. Pani skośnie na łóżka. No i ty tylko jedzonko. No. Także włączamy play. To oni mają straszne te paski aspiracji, naprawdę. Co tam, Nataszka? Ty jeszcze nie masz 20 dzieci? Serio? Boże, 20 wnucząt, co ja jej zaznaczyłam? Masakra, niby nie będziesz miał 20 wnucząt, bo chyba oszaleję. Bez przesady. Dobra, niech ona ogląda ten telewizor, żeby jej się ta rozrywka podniosła. Już idziesz jeść, Wolfgang, super. Tu się chce zakochać. Myślę, że nie wiem. Nie pamiętam, jak ja miałam to zrobić. Czy miałam Gabriela wysłać razem z Horacy na studia? Czy inaczej to planowałam, bo już nie pamiętam. Pogadajmy tu, jak dzieci wrócą do szkoły. Wszyscy jedzą, dobra. Co tam, pies? Nasz pies się starzeje. O, poszedł na dworsiku, dobra. Więc nie długo pewnie odejdzie niestety, no ale takie kolej rzeczy. Zostaw to dziecko. On dopiero co jadł, matko bosko. No godziny. Ja trochę tracę entuzjazm, dobra. Dobra. Rób się co chcesz z tym dzieckiem. O super, to już rozrywka fajnie się podniosła. Chodź, skorzystaj i weź sobie prysznic. A czemu ty... To by nie rośnie but. Halo, jedz, chłopie. Urocza rodzinka. Urodzeńsko. Ale telewizora to nie łaska wyłączyć, to po co?
Perfecto. Wyłączę za 20% w takim razie. Nie kładź go na podłogę! Podaj mi go. I wróć do końca. O, małą trzeba wypuścić. Trzeba się nią troszkę zająć, bo wyjdzie nam z niej niedobre dziecko. Najpierw wypuść dzieci, potem pójdziesz do pracy. Gdzie ten twój samochód? On jest do pracy. Dzieci do szkoły idą? Halo? Mnie nie obchodzi, że ty nie wiadasz. Miałeś tyle czasu. Ty też. Idzie. Do szkoły, papa. Żegnam was wszystkich. No to wypuść to dziecko. I zobaczmy, co ona tam od nas chciała, bo ona coś chciała z Nataszką. Łaskocze, bawi się ze mną. Nauczyć się mówić, więc proszę bardzo. Baw się łaskotki. Trochę i podniesiemy tą aspirację. Czy ty idziesz do szkoły? Co ty jeszcze chcesz? O Jezus, wszystkiego byś się chciała nauczyć. Bez problemów. Naucz mnie, może mówić. Ciężko będzie. Mamy czas do 18. Ale ona już tłumaczy zaczęte? Czy nie bardzo? Nie bardzo. O Boże, ona nic nie ma. Okej, on idzie do pracy. To tylko zostaliśmy z Nataszą. Przyspieszam to. Bo to potrwa wieczność. Mleka mądrości nawet nie robię, bo ona nie ma nawet co tego platynowego paska. Nauczyłabyś się chociaż tego. Boże, wszystkie nocniki brudne. Opróżnij to, bo musisz ją odsadzić. Tam już Leoś płacze. Zaraz, dziecko. Siostra też potrzebuje chwilę uwagi. Ej no, zostaw ten zamek. No. Będziesz chciała się uczyć, będziesz, bo nie jest to tak źle. Super. Zmienimy mu pieluchy, bo on tam drze. Bo on tam drze, małą miapkę. Bo Boże, on go napchał tym mlekiem, to teraz... Dobra. Umiesz już? Nie umiesz. I co, zasnąłeś? Nie mam słów do tych dzieci. Opróżnij, opróżnij. Daj jeść dziecku. O, fajnie. O co ci chodzi, pokojówko? Wszystko jest dobrze. Przyspieszmy to, bo to nic nie będzie trwało wieczność. Zostaw dziecko te cymbałki teraz. Idziesz jeść. No bo jesteś głodna i śpiąca, więc no. O, przyszedł. Przyszedł Gabriel. Tak. Idzie na górę. Ja miałam interbiurka pozmieniać, dobra. Ktoś tu lepiej robił. Super. Tak, wiem, nie możesz postawić tutaj. Wielka tragedia. Masz ochotę pograć szachy? Och Boże, jaki jesteś biedny i nieszczęśliwy. Tak mi przykro. Tak bardzo mi przykro. Obudź to dziecko, bo śmierdzi. Pobudka, Leon, bo śmierdzisz. Nie ma to tamto. Proszę bardzo. Wszystko posprzątane na pewno? No dobra. Posprzątane faktycznie. Ok,
pieluszki zmienione, do końca się. A wy o której kończycie te lekcje, dzieci? O Jezu, dawaj to. Pogarszasz oceny, świetnie. Oj, dzieci. Tak, idziesz spać. Niestety za bardzo ci nie poprawiłam tego paska. No. Może się uda. Zaraz zrobimy... W sumie to... Albo czekaj, nie. Zróbmy jej urodziny od razu. Bo potem i tak będzie wszystko naraz i... To potrwa za długo. Więc zróbmy jej od razu. Póki jeszcze ma w miarę dobry ten pasek. O, patrzcie, Leon też może mieć urodziny. To zaraz od razu Leosiowi. Nie ma co czekać. Trzeba działać. Hurra, ten tydzień był wspaniały. Jeremy dostaje niższe oceny. Jeremy i Inga mają jeszcze czas, tak. Tylko Gabriel jeszcze został. O, akurat wrócił też ze szkoły. No ale za bardzo nie ma już miejsca na trzeci tort. Później cię przebiorę. Jak mi się uda oczywiście. O rany. Teraz troszkę się spóźniłeś, wiesz? Ale okej. Nie karb, bo teraz tylko urodziny mu zrób. Zostaw! O. Idziesz, no. Już problemy. Czekajcie, w ogóle ten tort przeniosę gdzieś tu. A tu dam świeży. Co masakra, ty masz urodziny dzisiaj? Nie, ty. No, jedziecie. O, akurat Wolfgang wrócił z pracy. Mów mi te świeczki! Dobra, Kamila, zaraz. Oj. Ups. Upsą. O Jezu, nie to chciałam kisnąć. Chciałem zrobić lepszy kadr. Także tego. Screen się bardzo fajnie. Dlatego teraz, gdzie mam komputer? Na górze. Ty możesz już iść i... Gdzie tu są? O, jest uczelnia. Idź na studia. Idź na studia. Ja tu muszę ogarniać ich wszystkich, tak bardzo nie chcę. Nie wiem, ma się to. Tak bardzo nie chcę ich ogarniać. Ich jest tak dużo. Do zobaczenia, pa. Dobra, ty idziesz na studia. Pójdźmy za nim. Boże, jak to wysoko i daleko. Tak. I... Horacy. Tak?
co? Idziesz na te studia? Tak, idziesz na te studia, no to pa. Pa, pa, ty też idziesz na studia. Wszyscy was żegnają. Pa, 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 pa. Ucz się dobrze. I w ogóle... No dobra, macie oceny. Pa, pa, ty też idziesz na studia, miło było. Ucz się dobrze. Tak, a my teraz musimy ogarnąć naszą rodzinkę, która pozostała. Więc się za to weźmy. Proszę bardzo, tu jest toaleta dla ciebie i prysznic. Tu jest kibelek i prysznic dla ciebie. Ty to już idź spać. Nie skacz na łóżku, tylko idź spać. No. Przestaniesz? No. No patrzcie, no. A nie możesz, jak to nie możesz spać? Aha. No tak. Bo śpisz na podłodze w kuchni. Okej, okej. No dobra. Jak tam nasze dziecko? Siku i spać. Wallbang? Masakra, oni są wszyscy w okropnym stanie. Niech oni się rozejdą, bo zaraz się będą blokowali na schodach. Już idziesz spać? To nie twoje łóżko nawet, Wallbang. Idź tutaj się ogarnij. Nie idziesz spać do łóżka dzieci. Ty chcesz siku. Dobra, musisz się zlać, bo i tak jeszcze nie umiesz korzystać z nocnika. No i super. Uch. Patrzcie, dadzą się miejsce zwolniło. W ogóle musimy przed północą adoptować kolejne dziecko. Osuli. Żeby nam jutro je przynieśli oczywiście. Gdzie ty idziesz? Mama się ogarnie i się tam zajmie. Trzeba cię położyć spać. Ty się drzesz? Idź śpi. Rano to wyjecie śniadanko. Boże, jak mi dziwnie, jak mam tak mało simów teraz, ej. To jest dziwne, widzicie. No i dobra, ty też idziesz spać, boś padnięty. Tak. Okej. No i dobra, jutro mamy kolejne bobo. Zobaczymy, co nam przyniosą. Bierzesz go? No. Mogę kończyć ten chaotyczny odcinek. Już go nie wpadaj do końca. Weźmy z mojej pieluchy. Bo zdążył się zlać, to fajnie. Zmienimy pieluszkę, to pójdzie czysty spać. No. No i dobrze, moi drodzy. W takim razie ja kończę ten odcinek. Boże, dlaczego dostawię się różową piramidę? Ja rozumiem, że za nią oblaka byłeś różowym, ale no teraz bez przesady. Hello. Dobra, Nataszka idzie też spać. Tak. Jest znowu brudny. O, rany. Dobra. Ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jak zwykle trudno ich wszystkich ogarnąć. Jakoś dajemy radę. Także dzięki i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!